I siemanko kochani, witam was serdecznie. Kolejny dzień, kolejna bitewka. Dziś bitewka na pojeździe Snakebite. Bardzo fajny czołg, jest to najwyższy czołg lekki. Czołg lekki brytyjski. Sponsorem bitewki jest kolega Grabarz. Serdecznie pozdrawiam kolegę. Kolega już był u mnie na kanale. Dzięki bardzo wielkie za powtórkę. No i sami widzieliście, losowanie nie jest korzystne tutaj dla kolegi z jego plutonowym arciarzem, który gra na arcie 6 poziomu brytyjskiej, czyli chyba kopytko, jak to się mówi. No i dobra, kolega jedzie tutaj agresywnie, chodziło na inną flankę niż ja bym pojechał. Ja jeżdżę zawsze na górkę szybko spotnąć i jak jest za dużo, to wtedy uciekam, ale tutaj też można jeździć. No i dobra. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Ja krótko tylko opowiem o statystykach tego czołgu. Tak jak już zaznaczyłem, jest to najwyższy czołg ciężki, przepraszam, czołg lekki brytyjski, bo tak naprawdę w drzewku mamy tylko do czwórek lekkie czołgi brytyjskie, a to jest jedyna szóstka, tylko że to jest premium i ja go nazywam, to jest taki Cromwell na koksie, bo tak naprawdę to jest kropka w kropkę identycznie wyglądający czołg jak Cromwell czy Cromwell B, tak naprawdę te wszystkie te kromkowate czołgi, tylko jest to czołg lekki i ma o wiele lepsze parametry silnika, bo jeździ aż 80 km na godzinę ten czołg, tak więc naprawdę jest to szybka bestia. Przeładowanie jest tutaj niecałe 3 sekundy, na dobrą sprawę, no tylko działko, no to jest taki mocny rozrzutnik gnoju, no bo niestety to jest 0,41, parametry działa na 100 metrów i czas celowania 1,9. Tak więc no podczas jazdy ciężko naprawdę coś trafić, ale finalnie na bliski dystans można już naprawdę objeżdżać bardzo fajnie czołgi. Do tego dochodzi, jeszcze szybko powiem o dziale, 110 to jest alfy, tak więc niedużo niestety, Cromwell mają po 150. No i tutaj mamy penetracji na podstawie, to jest tylko 91 i na goldzie 144, tak więc to jest taka typowa penetracja na czołgi lekkie, tak więc słabo to wygląda. No ale wracając, tak jak już mówiłem, pancerza tutaj też nie ma, bo to jest czołg lekki, to jest 42, tutaj mówię akurat o kadłubie, 42, 32 i 42, tak więc no słabiutko. Wieżyczka z kolei to jest 51, 51, 51, tak więc no bardzo mało tego pancerza, aczkolwiek jakieś czwórki ten czołg może odbić pod różnymi kątami, tak więc ciekawy light, ja muszę ogólnie do niego przysiąść, bo mało nim grałem, ale muszę do niego przysiąść tak, żeby pograć coś nie więcej, bo naprawdę no te tutaj parametry silnika na tym czołgu są niesamowite, no zasuwa to jest mało powiedziane ten czołg, bardzo szybko przyspiesza i ogólnie radzi sobie na zakrętach, jak widać, jeszcze wiem, że jak ma też się tego perka, właśnie zapytam od razu kolegę Grabarza, jak masz, to możesz napisać, czy masz ten perk do spęcania. No jestem ciekaw, czy radziłeś sobie tutaj z tymi zakrętami tak, z tym perkiem, czy bez. No ale dobra, wracając tutaj jeszcze do czołgu szybko, no to mamy do dyspozycji 750 punktów HP. Jak na lajcie z tego poziomu to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. No i dobra, wracając do biteczki. 1200 już asyst, 341 przebić. To jest na ósemki tu kolega rzuciło, nie zapominajmy, tak więc naprawdę ma duży problem, żeby cokolwiek tutaj w ogóle przebić. Ale zobaczcie, co on tutaj wyprawia, nie? Jak te czołgi są objeżdżane, to jest po prostu coś pięknego. Proszę bardzo, gąska. Wejdzie w poczek. Pięknie, pięknie. No czołg po prostu nie nadąża tutaj za tym Snakebite'em. Nie ma takiej opcji. Ciężko w niego trafić. Zobacz, jaka to jest prędkość. Jak tu kolega go objeżdża. Duże łuki tak naprawdę. Prawie w ogóle nie zwalnia ten czołg na tych zakrętach. No niesamowite to jest. Bardzo fajna maszynka. Można go było dorwać nawet w przecenie za połowę procent, naprawdę śmieszne tam ilości golda, które można nawet wygrać gdzieś tam z igrzysk, czy z bitew rankingowych, jeżeli ktoś wbija, tak? Tak więc mówię, tutaj na konsoli ostatnio fajnie, że tak rozdają tego golda. Szkoda, że zamiast tak naprawdę robić jakieś filmiki informacyjne, jak ludzie mają grać i jak powinni to robić, to po prostu dodają kolejne premki i nawet tak naprawdę nie dają jakiejś tam taktyki, jak tym grać, czy coś, nawet taki na start badziemy, żeby powiedzieć, o co chodzi na tych czołgach, tak? Zawsze to jest jakaś tam pomoc dla kogoś. No i dobra, kolega dalej tutaj jeździ. No właśnie, tutaj teraz wjechanie pod górkę może się skończyć źle dla kolegi, jeżeli go spotują. A spotują, zobaczcie, ale jest asysta kolejna. 3100 asyst już jest tutaj dla kolegi i 1500 uszkodzeń. Piękne, jak na szóstki to jest bardzo dobry wynik. Bardzo ładnie to się prezentuje.
No i właśnie, jest jeszcze na tych szóstych tierach taki czołg jak rower. To widzieliście u mnie pewnie, jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, że lubię ten czołg. Ostatnio go odpaliłem gdzieś tam i no to jest dopiero light. I on ma na przykład o wiele lepsze działo, celniejsze niż na przykład ten tutaj Snakebite. No ale kosztem czegoś. Nie ma tak dobrego silnika jak Snakebite, tak? Więc tutaj jest taka drobna różnica. Więc kto co woli, jak ktoś woli bardziej spotować, no to Snakebite zdecydowanie, tylko też właśnie, on nie ma takiego dobrego spota, bo o tym zapomniałem powiedzieć. Snakebite ma tylko 370 zasięgu widzenia, tak więc to nie jest dość dużo jak na Lighta, no i ciężko wyciągnąć maksy jakieś na nim. No chyba nawet nie da rady tak na tą sprawę, nawet z dwoma perkami i osłoniętą optyką. Powłoką antyrefleksyjną, przepraszam. Powłoka antyrefleksyjna, już zmienili tą nazwę, nie wiem dlaczego. Osłonięta optyka była lepsza. No ale dobra, nie mnie to oceniać. I kolega dalej, to są dwa czołgi i już jest 4000 asyst, 2000 damage'u, piękna bitwa. I na sam koniec jeszcze frag tutaj dla kolegi wskoczył. Gratulacje. Gratulacje, bardzo fajna bitewka, szybka, treściwa, super, bardzo mi się podobała. Oby więcej takich bitewek. No i co? Słyszymy się, kochani, i widzimy jutro. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.